Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już 13 odcinek z gry Ryzen. Ostatnio żeśmy przeszukiwali, nie powiem, że jakiś mały grobowiec, bo to był jakiś gigantyczny, według mnie. Sprawdzę, czy to już to wszystko czytałem, żebym ja miał jakąś pewność. No, czyli to już wszystko obcykane, dobrze. Możemy już iść stąd. Wieczór jest, też czy jaki. Aż wolę nie wspominać. Wszystko pozamykane. Marnie, ale to jest jakiś pulpit, można przeczytać. Dobra. Get out of here. Już, spokojnie, idę stąd. Bez nerwów. I don't want to talk to you right now. What reason do you have for staring at me? Dobra. Trzeba będzie zobaczyć po prostu co trzeba jeszcze zrobić. Teoria tworzenia zwojów. Indyk. Erylan. Próby mistrzów. Ignatius. Tam bym poszedł, ale no nie da rady, no. Musiałbym coś zrobić. Już nie wiadomo co tak naprawdę. Dobra, ja bym poszedł do tego mistrza w tej bibliotece. O. Yes. Oh yeah. Świetnie. You have gained the knowledge you seek, but there is one to join the convocation. You... Jaki kryształ? For now, a fight. I sent the novice Nathan. However, find him. So, and you... Well. Świetnie. O, jakieś pytania. Questions are full. Zwoje. Are... You... Aha, dobra. Chris, it is... Super. First we shall. Okej, dobra, mamy jakieś kolejne zadanie. Tylko gdzie to jest? Czekaj, to było chyba teoria tworzenia zwojów. O, jest kryształ ognia. O, no i dobra, idziemy do północnej świątyni. Że się przejdę do biblioteki. Jesteśmy tu, w tej bibliotece. To jest nauka o ucznictwie. O, proszę. Super. Słabe leczenie. Okej. No to jeszcze tak nie wiem. Za mało mam tej wiedzy. Już ktoś jeszcze do mnie dzwoni. O, zapomniałem jeszcze stopera włączyć z tego wszystkiego. To już w ogóle marnietko. Ale wychodzimy stąd, tak czy inaczej. Dostaliśmy osiągnięcie mędrca, więc możemy stąd iść. Aha, u Vitusa już nic nie musimy robić, myślę. Ktoś mi pewnie znowu dzwonił po to, żeby mi truć dupę. A już kojarzę ten numer, więc dajcie mi spokój. Chcę mieć na chwilę tego świętego spokoju, jeśli mogę. Jaki kryształ? Gdzie kryształ? A, ten kryształ. Dobra, nieważne. Aha, czyli tam trzeba iść. No to żaden chyba problem, żeby się tam dostać. Do północnej świątyni. Tylko trzeba ostrożnie też z tym, żeby po prostu czegoś po prostu nie pomylić. Potem będzie, no, nie mały problem i wiecie, to się może jeszcze dla mnie może nawet źle skończyć. Trzeba teraz tak zejść. Tylko muszę uważać, żebym nie spadł. To jest najważniejsze. A, super. Czekaj, jak pójdę tam.
Trzeba tam iść. No to... O, ćmy grobowe. Teraz sobie wybiję. Na 100%. Oni będą tylko przeszkadzać. Dobra. Pięknie, wybite. O, mają te! O, pył ze skrzydeł. Właśnie. A to jest dość przydatny składnik do stworzenia tej zwoju z telekinezą. Ale teraz muszę sobie wypić jakąś miksturkę. O, pięknie. Mam wrażenie, że jest jeszcze lekko za głośno. Ale teraz myślę, że powinno być dobrze. Więc idziemy do tej świątyni północnej. Świerszcz bojowy, cholera. A ja przecież jeszcze nie jestem gotowy na to, żeby stanąć z czymś takim do bitwy. Kurde. Nie czuję się jeszcze na siłach, żebym w ogóle mierzył się z takimi... To coś idzie po mnie, dobra. Jak to coś chce iść po mnie, to zapraszam. Tylko wiecie, potem będzie miał przechlapany. No chodź tu, chodź tu. Sprowadzę na ciebie zło. Takie zło, że cię zabije normalnie. No come on świerszczu. Doprowadzę cię do moich przyjaciół. A wiesz, wtedy nie będzie już lekko. I przegrasz to. Najpewniej. Dobra, już niedaleko, słonko. Jeszcze troszeczkę i będzie już po tobie. Careful! O, dobra. O kurde. Damy radę we dwójkę. Ubić to gówno. O kurde, dobra. Ja muszę się napić mikstury, najlepiej dużej. Dobra, trzeba mu teraz pomóc. Fajnie, no ekstra. Aha, dopiero tutaj. No nie zapisuję, ciągle zapominam o tym, że jest coś takiego jak zapisywanie w tej grze, no kurde. Nie potrafię się tak przyzwyczaić jak na przykład do Gothica, gdzie po prostu sobie zapiszę i będę miał wszystko już z głowy. Dobra, ale już wiem mniej więcej co poczyniać, co robić, to szybko to zrobię i idziemy jeszcze raz po ten kryształ. Ale nie, to mnie lekko zmartwiło. Dobra, super. Trzeba będzie się przejść po kryształ. Pytania mam już w dupie. Idziemy już. Idziemy i nie marnujemy czasu. Bo ja chcę to szybko, jak najszybciej wykonać. I mieć to z głowy, żeby odcinek miał jakiś sens. Bo jeżeli nie będzie miał sensu, to nie jest żaden odcinek. Nic po prostu. Idziemy sobie, idziemy. Jeszcze raz. Tam gdzie miałem iść, ale niestety musiałem paść, lekko mówiąc. I jeszcze raz, nie wiem, no sam nie ubiję tego świerszcza bojowego, to jest pewne. To jest za trudne stworzenie na mnie. Jakbym miał więcej już siły i tak dalej, to po prostu już bym miał większe możliwości ubicia tego świerszcza bojowego. Ale póki co jestem niezdolny do tego, by po prostu stawiać czoła takim stworzeniom jak właśnie świerszcz bojowy. Dobra, idę sobie tą drogą. Zaraz znowu będę musiał ubić te ćmy grobowe, które ubiłem poprzednim razem, ale... Dobra. Chodźcie. Ja nie groźny. O, tylko je bardziej sprowokowałem. Jakie za skrońce! Jakie gówniarze małe! O nie! Nieładnie, bardzo nieładnie. Się wkurzyłem teraz i to ostro. Ach, kurde. W ogóle jestem cały słaby, świetnie. Nawet ze świerszczami sobie nie dałem rady. Nie,
Co ja pieprzę z tymi? No. No, ćmami grobowymi, kurde. Dobra, teraz muszę jeszcze raz misję dostać. Nie, nie to, nie to, nie, 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 nie. Dobra, już mogę iść. Kryształ ognia. Naprawdę nie spodziewałem się, że ta gra będzie tak trudna. Tyle zadań jest nawalonych na głowę, że po prostu no zaskoczony jestem tym wszystkim. Że tak to po prostu jest. Dobra, teraz to już po prostu nie możemy się oszczędzać. A jeśli przyjdzie taka pora, że trzeba będzie zaatakować, to się zaatakuje, ale póki co czuję się jeszcze słaby. Równie dobrze mógłbym wykonywać inną misję, ale no zrobię ją, żebym miał spokój. Ale nie spodziewałem się, że nawet ćmy grobowe mnie mogą zabić. No widzicie, wszystko mnie może zabić, wszyściusieńko, co w ogóle się tylko rusza. W ogóle powinienem sobie jeszcze... Nie, 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 nie ma, nie ma, nie ma tutaj spadania, nie, 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 nie pozwalam sobie już na to, bo już dostałem jedno głupie osiągnięcie za to, że trzykrotnie spadałem. Pff, dziękuję bardzo, ale to nie, dla mnie nie jest żadne osiągnięcie, spaść trzy razy z jakiegoś urwiska. A patrzcie, takie cwane. Dobra. Padaj, tak jest. Nie wiem, może sobie też dam radę z tym świerszczem bojowym. Zaraz, może mam lepszy pomysł. Zapalę sobie czar światła. O, to jest raz. Dwa, wypiję sobie miksturę. O, dobrze. I many też. Trochę. Dwa, co ja mogę po drugie jeszcze zrobić? Szczerze to tylko mogę telekinezę, więc zbytnio dużo nie zrobię, ale no muszę coś zrobić, żeby tego świerszcza ubić. Mogę jakoś go minąć, żebym nie musiał mieć z nim jakichś problemów. O, dobra, minąłem go. Dobrze, myślę, że tutaj teraz będzie autozapis, ale ja sobie zrobię teraz save'a. Teraz już nie będę taki głupi. Nie, 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 nie. Okej. Okay. No i szukamy. A, zresztą była... O, fuck. Gnomy, serio? O, kurde. Gin! Pało. Dobra, jedno ubite. Kurde. Padaj. No chodź tu. O tak, dobrze, pięknie. Teraz muszę wypić mega mikstur, żebym sobie przywrócił chociaż część życia, które straciłem. Dobra, maczuga, zbieram to wszystko. Dobra. Jeszcze tu był jeden gnom z tego... Nie. Dziwne, myślałem, że będzie więcej tych gnomów jagody. Teraz... Są jakieś dwie bramy. Znaczy... Kurde. Serio? Kurde, mam dzisiaj pecha. Nie dość, że zabija mnie jakiś świerszcz i ćma grobowa, to jeszcze wpadam w kolce. No naprawdę... Świetnie. Muszę jeszcze raz te gnomy ubijać. One, wiecie, łatwo nie zrezygnują. O, idą, idą, śmiecie. Padaj! Tam już nie pójdę, wiem o tym, że to jest pułapka. Może tak sam wpadniesz pod tą pułapkę, co? Kurde, jakie kombo! Jakie kombo sadzą, ale teraz już przynajmniej dałem im bardziej radę niż wcześniej. Nie, no dobra, teraz wiem, że tam nie należy iść, bo to jest pułapka.
Czekaj, ja sobie znowu zapiszę, bo ja się boję, że tam też może być pułapka. Ja muszę co chwilę zapisywać. What the fuck? Aha. Czyli nic ze mnie nie zostało, mówiąc prost. Czytaj, kurde, to... Po co ja tam poszedłem, jeśli mogę wiedzieć? Jaki był tam mój cel w tym wszystkim? Skoro nie dość, że kolce mnie po jednej stronie przygniatają, to po drugiej stronie... przygniatają, kują i zabijają, to po drugiej stronie spada jakaś kolumna, która mnie zgniata. No to chylę czoła i nie wiem, gdzie iść dalej. Po prostu już straciłem rachubę w tym wszystkim. No i co mi to da, że ja się wespnę o tak wysoko? No dobra, słyszę jakieś odgłosy. Może jakaś telekineza, nie wiem. Jakiś czar tutaj musi. Czekaj. No nie. Zaraz, w ogóle gdzie... No i... czyli jesteśmy tutaj. To jest ta północna świątynia, która wydaje się być tak naprawdę... Nie wiem czym. A ma tutaj! Może ten kuferek? Czekaj. Patrzymy. No jest! Mały rubin. Srebrny... No i dobrze. No chyba tutaj. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeden z nowicjuszy wysłany został do ruin w pobliżu klasztoru. Wróć do mistrza Ignatiusa z kryształem ognia i dowiedz się, co się stało z Nathanem. Dobra, to chyba był ten kryształ. Ale głowy nie dam. Dobra, teraz zobaczymy. No to nie, tutaj nie warto chodzić, bo tamto mnie przebije. Tam mnie może coś zgnieść. Nie, nie ma sensu tu nawet chodzić. Dobra, wracamy do klasztoru. Już nie ma sensu nawet. Tylko będę musiał znowu minąć tego świerszcza bojowego. A jak mnie zauważy, to najwyżej mu zacznę spieprzać. Dobra, już mnie zauważył, to ja mu mogę już spieprzać. Bo ja to tylko przyszedłem po rubin. Po nic więcej. Dobra. Ze świerszczem sobie dam spokój. Ty czekaj. Co tam jest? Fuck, jakieś sępy. Szlak. Czekaj. Mogłem się jeszcze uzdrowić. Trzy sępy, no to to powodzenia. Powodzenia życzę. Kurde. Nie, dobra, ja wracam do klasztoru. Nie będę tutaj robić z siebie byle kogo. Bo jeszcze zginę. A tego bym nie chciał. Najbardziej, żebym ginął. Gdyż wykonam jakąś kolejną część misji i dostanę nagrodę. A te sępy mnie dalej gonią. Nie dadzą mi świętego spokoju. Dobra, z jednym sępem sobie dam radę. Careful! Go! Go! No, no, no. No. Keep going. Gin, dobrze. Zdychaj. Dobrze. Wypijemy sobie miksturkę i do klasztoru od razu z tym kryształem. Kurde, naprawdę przerażają mnie te misje. Wiesz, że dużo misji, trudnych misji. To jeszcze sama trudność tej gry jest przerażająca. Ale dobra, w to nie wchodzę już. W tą paradę nie będę wchodził z tym, tylko po prostu dziwi mnie to, że tak trudna jest ta gra. Ale dobra, idziemy do tego klasztoru. Do całego Ignatiusa. I on nam powie, co się z nim stało. To jest ten kryształ, na 100% musi to być ten kryształ. Co? Czekaj, może trzeba z nim pogadać. Is there nothing else? First you must... We shall...
Zaraz. No i zaraz. To chyba jest ten kryształ, no. Mały rubin, mały diament, no to jest to na 100%. Szczerze, to ja już po prostu zgłupiałem totalnie. Ja cię kręcę. No i ja mam się tam wracać jeszcze. No to gratuluję. Kolejny raz normalnie taką robotę zawaliłem. Nie, no idziemy dalej jeszcze raz tam. W dupie już mam te świerszcze, nie świerszcze. Chcę tylko zrobić tą misję, bo mi na niej zależy. Ale widać, okazuje się, że to co zrobiłem chyba nie było tym, czym miałem zrobić. Było zwykłą podpuchą. Więc świetnie. Świetnie, powiem tylko tyle, że po prostu tak tą misję rozbudowali. Myślałem, że to będzie tak proste, że z uśmiechem wrócę po doświadczenie i po ewentualnie jakąś nagrodę. A zamiast tego to mam taką pustkę, że normalnie szkoda mówić, szkoda mówić. Ja myślałem, że tak szybko znajdę to, czego szukam. I nie będę musiał problemów robić. Może to jest to, czekaj. Tylko ten świerszcz mi tu przeszkadza zbytnio. Czekaj. Czy to nie jest... Wish I knew about prospecting. Aha, dobra. Już nic nie mówię, już totalnie nic nie mówię, ale... Biorą mnie nerwy powoli. Powoli mnie biorą nerwy. A ja staram się tutaj o misję dobrą zrobić, żeby była ciekawa. I co? Gówno. Tam jakaś żyła złota, która mi w niczym na pewno nie pomoże. No i co z tego, że jest ta żyła złota? No i dobra, jesteśmy jeszcze raz w tych ruinach. I co mi to da? Powiedzcie mi, co mi to da, skoro ja już tu byłem. Tamtą skrzynkę przeszukałem i była tylko jakaś... proszę, o. Takie coś jak mały rubin. No i myślałem, że to jest ognisty kryształ. Ale dobra, widać, że to jest jednak moja wina, bo ja nie doczytuję po prostu. Kurde. Ja zapiszę znowu, mówię, zapiszę to. Ja to zapisuję, żeby nie było. No i tu mamy te kolce. Aha, możemy je przeskoczyć. O, proszę. A jednak się dało, tylko tam jest zamknięte. Ty, tam jest to ciało martwe. Ja bym sobie jeszcze zapalił czar światła, ale nie mam. Dlatego będzie trzeba zapalić pochodnię zwykłą. Dobra, no i co ja mam tu dalej robić? Bo ja nie ogarniam. Musiałbym się zamienić w tego. Musiałbym się zamienić w tego. No. Całego... łódkę, włotnika. Jakoś takie małe stworzenie się nazywa dziwnie. Czekaj, to wiem, że to mnie może zaraz przygnieść. Ah! Fuck shit. Dobra, wczytamy postępy. Od razu mówię, że wczytuję postępy. Tam widziałem tą wajchę, którą było można pociągnąć, ale tam jest znowu ta maszyna, kurde, taka kolumna, która może mnie przygnieść na maksa. Tego tam nawet nie raczej iść. No i tam jest to, czego ja szukam, tylko... Wybaczcie za to cięcie, ale dysk mi się już cały jakby zapełni, bo zapomniałem usunąć śmieci po poprzednim nagraniu i po prostu wywaliło mi. Okej, no teraz jakoś się tu muszę dostać, tylko to nie będzie takie łatwe. O proszę, oszukałem system, no. Come on, bitch. No jak?! O kurde. Cholera jasna. Aż mi wywaliło mikro.
Wybaczcie. Wielkie sorki. Cholera jasna. Widzicie, nie tylko ja jestem dzisiaj chyba poddenerwowany. A to chyba wszystko wina tej paskudnej pogody. Wybaczcie, naprawdę. Zrobię, jak coś to robię cięcia. Żeby tego nie było widać, jak ja upuszczam mikro. Więc wiecie. Kurde. Dobra. A, to tak działa. Patrzcie, jakie to jest mądre i inteligentne. Dobra. A mam już pomysł, czekaj, użyję takiego czaru jak szybkość. O, dobra. No. Ach, idźcie, przygniotło mnie, jak nic. Ciężko będzie się tam dostać, ale bardzo, bardzo chcę się tam dostać. O, tak, w takie małe pierdółki chciałbym się zamienić. Bo taki jest też sposób, ale nie mam takiego niestety zwoju. Ale no, to mnie martwi najbardziej z tego wszystkiego. To mnie martwi, że nie mogę się tam dostać. No widzicie, widzicie, co to ze mną robi. To mi robi taką masakrę, że tego nawet już nie da się zobaczyć, jak to się rozpryśnie, jak to w ogóle kości. Nie, to wszystko znika nagle. Takie bach, przygniecenie i koniec. Nie macie. Dobra, widać, że to jest na tyle mądre. Aha, łuk w tym niczym nie da rady. A. Jest, dobra. Dobra, ale ja bym bardzo chciał się tam dostać. Nie wiecie jeszcze, jak bym chciał się tam bardzo dostać. Czekaj, ja teraz się pobawię. W dupie już mam to. Dobra. I już ja wykiwam ten system. No, kurde, chodź. Super. Rzeczywiście, najlepszy pomysł na świecie. Kto to w ogóle wybudował tą maszynę, do cholery jasnej? Po kija jakiego? Żeby co, psuć mi humor? Nie dość, że kolce, to jeszcze jakaś kolumna mnie przygniata. Zajebiście, normalnie. Aż mi się humor poprawił, powiem wam szczerze. I to jeszcze jaki. Dobra. Ja muszę kombinować tak czy inaczej, bo ja naprawdę zaraz oszaleję totalnie. Dobra. Nie wiem, jakie jest tego rozwiązanie, powiem wam. Dobra. No patrzcie. Patrzcie, jakie to jest zakute. Ja cię kręcę. Będę tyle razy failował, póki mi się tam nie uda dostać, a jak nie, to w następnym odcinku będziemy kontynuować świat według przygniatarki. Super, już nawet nie wiem, co mówić. No nie dość, że pogoda mnie źle, na mnie źle działa, to jeszcze, kurde, pomylone zadanie. No, dobrze, przygniataj sobie, mielone. Wpuszczaj mnie u diabła. No i patrzcie, no patrzcie. Patrzcie, a mam telekinezę? Właśnie. Bo muszę tu zacząć myśleć. No proszę. Jest! Takie buty do cholery. Tam też się otworzyły? Ta. Dobra. Pieprz się.
Głupia zgniatarko. O tak! Czemu ja tak... Nie ma! Ty tu zaraz padniesz. O tak, ładnie, świetnie. O to mi chodziło. Nathan. Kryształ ognia, no, świetnie. Inkrustowana skrzynia. O, da się jeszcze otworzyć. A w niej co? Ile złota, perła. Dobrze, wiecie co? Ja bym tu już zakończył odcinek. Póki co. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Myślę, że wam się spodobał. A jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj już z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio. I trzymajcie się. Na razie. Do następnego odcinka.